Cześć, siemaneczko, witajcie z tej strony Miczaj. To chciałem właśnie wam pokazać, jak wygląda efekt wizualny tego właśnie boksu zrobiony z tych elek oporowych. No to tak właśnie wygląda. Zrobiony jest taki stelaż, tak wam pokażę. Taki stelaż z rurek i tam są belki pomalowane i na to była po prostu naciągnięta plandeka. Tak jak mówiłem w tamtym odcinku, że będziemy takie coś robili, takie zadaszenie, no i się udało. Zrobiliśmy to jakoś tak 2 miesiące po tym, jak to mówiłem od tamtego filmiku. Ten filmik jeszcze jest na tym kanale, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. To jest jakby już etap drugi, karmik. I tam jest zimą nalewana woda, no bo tutaj oczywiście przyjdzie mróz i rozsadza tutaj to wszystko. Więc to jest taki malutki minusik. Widzicie, że na trwałe? No, ostatnio tutaj właśnie wybieraliśmy obornik z tego boksu. Jak możecie zauważyć, nikowego przęsła, bo leży one tam z tyłu właśnie za tym boksem, bo po prostu rurka, która była właśnie tam, gdzie tamten byk stoi, pękła. Przy samej ziemi pękła, no i niestety się po prostu przechyliło i musieliśmy to wyciągnąć. Nie było innej opcji, nie ma teraz tam jakby to ani zespawać, ani nic, bo jest tutaj 13-12 sztuk. No i tak to się prezentuje. To jest siana kiszonka. Odejdę jeszcze trochę dalej, żeby wam pokazać, jak to wygląda. No i tak wygląda efekt końcowy. No to dzięki za oglądanie, do kolejnego. No i myślę, że będziemy się widzieć w kolejnych lepszych filmikach. No, dzięki, siema.